Etiopski sen. Gdybyś mogła, wyjechałabyś stąd? A jak myślisz? Biegać mogę wszędzie. Przecież nie znasz języka. Co z tego? Powtarzałabym okej. A gdyby nie wiedzieli, o co ci chodzi? Na pewno bym się zorientowała. Wyobrażasz sobie? Przywiozłabym do Etiopii ogień olimpijski. Zmieniłabyś narodowość? Biegałabyś dla obcego kraju? Dopóki starczy mi sił, będę biegać choćby dla całego świata. Z największą przyjemnością. W tym roku w barwach Etiopii, w przyszłym Francji, potem Ameryki, a nawet Anglii. Tutaj możemy robić, co chcemy. Nie jak w Dubaju czy w krajach arabskich. Tam traktują ludzi jak niewolników. Nazywam się Fasika Asaf. Mam 14 lat. Zaczęłam trenować po śmierci mojej mamy, żeby zapomnieć o bólu. Henok od małego interesuje się bieganiem. Chce to robić. Jest dzielnym chłopcem, nad wiek rozsądnym. Nie uważa się za dziecko. Bardzo się o mnie martwi. Jest wrażliwy i czuły. Mówi jak dorosły. W trudnych chwilach powtarza: miej wiarę, z pomocą boską wszystko się ułoży. W czasie ewakuacji sytuacja w Asmarze była katastrofalna. Cały nasz dobytek został w Erytrei. Wszystko. Teraz mieszkamy w Addis Abebie. Nasze życie stało się bardzo ciężkie. Z trudem wiążemy koniec z końcem. Ale zawsze lepsze to niż śmierć. Nazywam się Henok Gabrit. Mam 11 lat. Biegam na dystansie 5 i 10 tysięcy metrów. Moim ulubionym sportowcem jest Kenisa Bekle.
Podsumujmy. Czy prawa człowieka przynależą każdemu? Tak. Mówimy o jakimś ogólnym prawie? Nie. Wolność słowa jest indywidualnym prawem jednostki. Inne przykłady? Indywidualne prawa należy zagwarantować wszystkim. Demokracja daje wolność wyboru. By uzyskać ten wynik, należy zamienić miejscami 15 i 3. Inaczej nie wykonamy dzielenia. Zgadza się, Henok? Choć dzielenie jest niewykonalne, możemy dodać te liczby. Tak? Nie. Dlaczego? Gdyby A dzieliło się przez B, wynik równałby się sumie A i B. 15 i 3 nie spełniają tych warunków. Dobrze. Gdy wraca ze szkoły, zamykam drzwi, a on się uczy. Potem biega. Po treningu wraca do nauki. Nie próżnuje. Nigdy nie skarży się na jedzenie czy na ubrania. Je, gdy dam mu jeść. Nie narzeka, jeśli nic nie dostanie. Kiedy powiedziałam, żeby nie niszczył butów, Henok biegał boso. Ostatnio odbywały się wielkie wyścigi. Chciał wziąć w nich udział. Cały tydzień prosił mnie o 10 byr na wpisowe. Tłumaczyłam, żeby był cierpliwy, ale nie chciał słuchać. Zdobył pieniądze i pobiegł. Pragnie odmienić moje życie. Większość etiopskich biegaczy pochodzi z prowincji. W związku z tym w dzieciństwie chodzą, biegają i bawią się boso. U progu dorosłości również. Wynika to z biedy oraz wysokich cen obuwia. Abebe Bikila, pierwszy złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z Afryki w 1960 roku. W Rzymie biegł boso po medal. Udowodnił, że Afrykanie mogą odnosić sukcesy w sporcie, pomimo braku środków, technologii czy wsparcia, które otrzymują zachodni biegacze. Już wiele razy się potwierdziło, że w danym sporcie w określonym czasie zdecydowanie przoduje jedno lub dwa państwa. Brazylia w piłce nożnej, Nowa Zelandia w rugby, Australia w krykiecie,
Polska w łyżwiarstwie szybkim, Stany Zjednoczone w biegach krótkodystansowych. Natomiast w długich dystansach od 15 lat prym wiodą dwa kraje. Jednym z nich jest Etiopia, drugim Kenia. Wiadomo wszemi wobec, że najlepsi biegacze pochodzą z regionu Arsin, z wioski Bekodzi. Teren jest tam pagórkowaty, a powietrze orzeźwiające. Wiadomo też jednak, że ludzie z tej osady często chodzą głodni, a bez jedzenia nie ma siły. Nazywam się Fasika Matafare, Aman Karir, Maret Tafa, Tasfaye Kadbere, Kadir Aman, Tasgire Dambi, Tariku Mongstu, Sintaye Shantunau. Mam 48 lat. Trenuję biegaczy w Bekodzi. Najlepsi biegacze pochodzą z Bekodzi. To niewielka wioska oddalona o 270 km na południowy wschód od Addis Abeby. Bekodzi leży na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. To rodzinne strony takich wybitnych biegaczy jak Derar Tutulu czy Fatuma Roba, a także współczesnych długodystansowców Kenenisa Bekelego i Tiruneshi Dibaby. Zaznaczymy linię startową, tutaj. Moim zdaniem etiopski fenomen jest uwarunkowany przez dwa, trzy czynniki. Przede wszystkim bieganie ma tu tradycję. Poczynając od Abebe Bikilego, aż po Haile Gebrselassie'ego. Dziś kontynuują ją Kenenis, Tirunesha i wielu, wielu innych. Drugi czynnik stanowi ukształtowanie terenu. Trzeci zaś dyscyplina. W przeciwieństwie do zachodnich sportowców, Etiopczycy angażują się w sport całym sercem. Jestem synem rolnika. Mój ojciec pragnie, bym poszedł w jego ślady. Ja zrobię wszystko, by tego uniknąć. Z Bożą pomocą, dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości, wyrwę się stąd. Pierwsza zaczęła biegać moja siostra. Z łatwością pokonałaby Derartu na wszystkich dystansach. Kiedyś poszedłem popatrzeć, jak trenuje, i zakochałem się po uszy w jednej biegaczce. Zacząłem trenować z siostrą, żeby jeszcze spotkać tamtą dziewczynę. Ale nigdy więcej jej nie widziałem. Biegam jednak nadal. Chyba mam do tego talent. Spośród innych biegaczy wyróżniam się wytrwałością. Bardzo szybko zacząłem wygrywać. Nie brałem jeszcze udziału w międzynarodowych zawodach, jednak w Bekodzi jestem niepokonany. Bekodzi.
Trójem on bet. Biegacz powinien słuchać trenera. Powinien szanować czas, który mu poświęcamy. I jednocześnie dobrze go wykorzystywać. Po treningu, zamiast gdzieś łazić, lepiej odpocząć. Przemęczone mięśnie oznaczają słabe rezultaty. Ważna jest też dieta. Głodny biegacz nie ma siły, a to źle. Musi się najadać do syta i dbać o higienę. Jako trener podziwiam Derartu. Kenenisa. Tirunesze. Teraz podziwiam Tariku. Wychowałem się razem z Tariku. Chodziliśmy do jednej szkoły. Jesteśmy dla siebie jak bracia. On ciężko pracuje i według mnie wiele osiągnie. W przyszłości usłyszy o nim cały świat. Odniesie sukces dzięki swojej wytrwałości. Wysokość zwiększa wydolność płuc biegaczy. Powietrze jest bardziej rozrzedzone, mniej w nim tlenu. Gdy więc schodzą niżej, ich organizmy wykorzystują dodatkowy tlen, co wpływa korzystnie na wyniki. Krótko mówiąc, lepiej biegają. Trenujemy w lesie, bo to wyjątkowe miejsce. Wzniesienia i zbocza, wysokość, tlen. Oto sekret dobrego oddychania. I tak mam na latym pasie, na mnie.
Startowałem w wielu biegach. Żeby zrobić światową karierę, trzeba należeć do reprezentacji. Brakuje nam sprzętu. Powinniśmy trenować w specjalnym centrum sportowym, jeździć na zgrupowania, dobrze się odżywiać. Bieganie zygzakiem to dobre ćwiczenie. Poprawia pracę bioder. Biegacz musi też umieć odseparować się od otoczenia. W jednym biegu startuje od 1000 do ponad 2000 uczestników. Bekoji jest maleńkie, stąd pochodzą największe sportowe sławy. Niestety etiopski związek sportowy nie bierze tego pod uwagę. W żaden sposób nam nie pomaga. Ignorują nas, choć wychowali się tu prawie wszyscy mistrzowie. Pewnego dnia pomyślałem, że w Kenii mają dobre kluby. Z Bekoji do Kenii jest 700 kilometrów. Pobiegłem tam. Zajęło mi to tydzień. Warunki były skrajnie trudne. Na miejscu nie dopisało mi szczęście. Zostałem aresztowany i pobity przez policję. Wypuścili mnie po tygodniu i odwieźli do granicy. Lubię trenować biegaczy. Skąd jednak brać zapał do pracy? Wychowałem kilku wspaniałych sportowców, nie otrzymując nic w zamian. Pracuję w tym zawodzie 18 lat. Wielu biegaczy z Etiopii bierze udział w biegach długodystansowych. Trenując do zawodów na dystansie 5 i 10 tysięcy metrów, biegają po 200 km tygodniowo. Maratończycy nawet więcej. Średnio dochodzą nawet do 280 km na tydzień. To syn Genayo, ten w białej koszulce. Jest trzeci. Uwaga na samochód. Zjedź na lewo. Spokojnie. Czternaście minut. Brawo, Sintayu. 15 minut 40 sekund. Dobrze. Nie przyspieszaj. Utrzymuj tempo. ABB jeszcze raz. Jest dobrze. Naprawdę dobrze. Yeah.
Z uwagi na liczbę biegaczy w Etiopii oraz brak mniejszych klubów, szanse na miejsce w pierwszej lidze są niewielkie. Co? Przysięgam. Jest wart 10 byr, nie więcej. Ładny, prawda? Złom. Daję słowo, nie zepsuje się. Bzdur. Moja dziewczyna miała taki sam. Zgubiła go, bo pasek się zepsuł. Jak? Pękł przy zapięciu. Co? Przysięgam na głowę twojej matki. Daj 8. Wracajcie do pracy. Pogadacie później. Spotkacie się po treningu. Wtedy porozmawiacie. Pierwszoligowy klub werbuje sportowców z czasem poniżej 30 minut na dystansie 10 km szosą. Taki rezultat wystarczyłby do zdobycia Mistrzostwa Francji. Poprzeczka jest podnoszona sukcesywnie. Duża popularność biegów zaostrza rywalizację. Coraz więcej biegaczy wierzy, że zdołają pokonać najlepszych. Chwila, poczekaj, aż wysiądę. Jeśli pojadę do Addis Abeby, to tylko na wielki wyścig. To niebezpieczne i trudne zawody. Mówiąc trudne, mam na myśli to, że są wymagające. Przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie warunki. Po drugie, w Etiopii jest mnóstwo świetnych biegaczy i z każdym rokiem przybywa nowych rywali. To New Balance. Za ile? 550 byr. Drogo. Trening jest coraz bardziej morderczy. Coraz trudniej się zakwalifikować do wyścigu. Najmniejszy błąd może być fatalny w skutkach. O pomyłkę łatwo, zwłaszcza gdy biegasz głodny. $500 to ostateczna cena. Już i tak opuściłam 50. Sprzedaj taniej. Nikt was nie zatrzymuje. No weź. I tak nie zarobię. Myślicie tylko o sobie, a co ze mną? 500. Taniej się nie da. Średnia pensja w Etiopii wynosi około 900 byr. Para profesjonalnych butów do biegania produkcji znanej firmy kosztuje od 1000 do 1200 byr. Miesięczne pobory nie wystarczają więc na zakup butów, dlatego niełatwo je zdobyć, zwłaszcza biegaczom z prowincji. It's not easy to own a pair of shoes, especially if you are a runner coming from rural parts of the country.
Chyba są za ciasne w palcach. Rozejdą się. Sprzedawczyni nas wystrychnęła na dudków. Leżą jak ulał. Super fajne. Jeszcze tylko skarpety. To buty do biegania. Pora sprawdzić, jak się spisują w akcji. Patrzcie, idzie. Samerii, co słychać? Najpierw Fasika. Jest tu kto? Jak się miewacie, drodzy widzowie? Jesteście chudzi jak bambusowe tyczki. Nim zaczniemy program, podam wiadomość z ostatniej chwili. Z pewnego zgromadzenia wyrzucono zakonnicę, bo śpiewała. Jakby kto walił w angielski rondel. Przed wyjściem skonfiskowano jej habit. Do Muzeum Henoka. Witaj, najdroższa. Co u ciebie? Wszystko dobrze, kochana? Nie uwierzysz, nasza pokojówka zachorowała. To niezwykła przypadłość. Przejadła się Shiro, poza tym ma słabość do trzciny cukrowej. Thank you.
Tym jorem? Haile Gebrselassie to wielki sportowiec. Podziwiam go. 18 razy poprawiał własny rekord. Cały świat darzy go szacunkiem. Podziwiam też Kenenisa, ale on jest jeszcze za młody. Ma ze 22 lata, a Haile 43. Wiek ogranicza biegacza. በመጀመሪያ ግዴ ሁላችንንም እንኳን ለአምስተኛው ቶታ ግሬት ኢትዮጵያ Witam wszystkich serdecznie na 5. wielkim etiopskim wyścigu. Jeśli chodzi o zawody, poza dwoma problemami, które już rozwiązaliśmy, wszystko przebiega sprawnie. Jesteśmy gotowi, nikomu nic nie grozi. Bieg się odbędzie, tak jak w poprzednich latach. Choć w porównaniu z zeszłym rokiem wystartuje 5000 osób więcej. Łącznie w wyścigu weźmie udział 25 tysięcy uczestników. Haile, zrób to już. Kłopot w tym, jeśli pójdziesz tam za pół godziny, wystartują. Załatw to teraz, wtedy zrozumieją, że zaczynamy później. Dobra. Rozumiesz? Tak. Zmniejszymy prawdopodobieństwo fal startu. Oczywiście. Musimy rozstawić zawodników prowadzących. Przypominam, że na czele stawki biegnie Tariku Mgstu, jeden z peacemakerów. Pierwsza piątka już nie biegnie razem. Od stawki oderwał się jeden zawodnik. Prowadzi samotnie. Zimą poważnie chorował. Ten bieg na dystansie 10 km zapowiada się na jego triumfalny powrót. Na pierwszym miejscu niewątpliwie zobaczymy Etiopczyka. Oto i on. Proszę o gorące oklaski. Za motocyklem z kamerą biegnie zawodnik z numerem 184. To potwierdzona informacja. Wygrywa Tariku Mgstu z Etiopii. Tak,
Na początku trafiłem do klubu pierwszoligowego. Teraz jestem w reprezentacji kraju. Trenuję do międzynarodowych zawodów. Przez ostatnie 3 lata chorowałam. Zarzuciłam sport. Teraz pracuję. Czas mija. Powoli zapominam o chorobie. Gdy biegałam, trener mnie dopingował. Z dumą brałam udział w zawodach. Byłam świetną sportsmenką. Zdałem sobie sprawę, że mam kłopot z szybkością. Od tamtej pory poprawiłem swoje wyniki na 1500 i 800 metrów. Liczę, że biegając na krótszych dystansach, wywalczę miejsce w klubie. Wierzę w to. Przestałem biegać. Przed 3 laty trenowałem 6 dni w tygodniu. O wiele za dużo. Zaczęły boleć mnie kolana. Lekarz zakazał mi biegać przez 5 roku. Inaczej nie urosnę. Znalazłem sobie inny cel. Zostanę pilotem. Chcę latać po niebie, zwiedzać świat. Nadal jednak mam tę samą motywację, co przy bieganiu. Pragnę pomóc rodzinie. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Marta Zając. Czytał Ireneusz Machnicki. I'm going to go to the hospital.